Dzień dobry, Marek Chomącik. I Piotr Oskwarek. A pan Piotr Oskwarek dzisiaj jako sędzia, organizator? Wspólnie jesteśmy organizatorami tego festiwalu. Okej, no bo do tej pory jako dyrektor kultury, więc moje zaskoczenie takie. To cieszę się, że zaskoczenie, mam nadzieję, że miłe. Miłe, oczywiście. Okej, Marku, opowiedz o imprezie. Dzisiaj realizujemy zadanie otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego w Tańcu Towarzyskim Polskiego Związku Tanecznego. Jest to impreza prestiżowa na cały Dolny Śląsk. Otwarta jest na całą Polskę, ale głównie dopisały pary z naszego okręgu. W jakich kategoriach? Tak? Dzisiaj tańczymy w wszystkich kategoriach, które możemy rozegrać, czyli od lat 7 do lat 60+. Czyli wszystkie kategorie i oczywiście też wszystkie klasy taneczne, jeśli chodzi o styl otwarty, ponieważ tu nie ma znaczenia, jaka jest klasa. Ktoś może posiadać najniższą, bądź najwyższą, może zatańczyć w kategorii open. Przyjechały jakieś znane pary, w sensie z wysokimi klasami tanecznymi? Parek. Oczywiście przyjechały. Mamy pary S-klasowe w kategorii powyżej 19 lat. Mamy pary seniorskie, które reprezentują bardzo wysoki poziom, bo wśród tych par jest dzisiaj para, która była wicemistrzem świata w kategorii 50+. Także myślę, że będzie na co popatrzeć. Czy to jest tak, że też zwyciężając na przykład wejdzie się na wyższy stopień, czy to tylko chodzi o puchar i na No akurat jaż? W dzisiejszym turnieju chodzi głównie o tytuł, ponieważ to nie jest turniej punktowy, podwyższający, tylko to jest turniej po prostu prestiżowy. Nie jest turniej klasyfikacyjny. Nie jest klasyfikacyjny. Okay, no, ale zależało nam, żeby podtrzymać już drugą tradycję i żebyśmy zrobili ten turniej wspólnie razem w Kamiennych. Z ogromnym rozmachem, profesjonalnie, robi wrażenie. No, tak nie schodzimy, Z poziomu. Tak, staramy się dokładać. Staramy się o Mistrzostwa Polski, to mówimy z ręką na sercu, razem z Markiem, żeby zorganizować Mistrzostwo Polski. Jeszcze nie wiemy, jak to będzie, ale będziemy o tym myśleć. Tak jest, dokładnie. Teraz będą można powiedzieć, najstarsze pary. Czy jakieś zaskoczenie do tej pory od rana, no bo jesteście od 9 rano? Zaskoczeniem oczywiście był pierwszy blok, gdzie w parach dziecięcych mieliśmy tutaj najazd młodych tancerzy. I naprawdę trudno było przejść między sobą, między ludźmi na spokojnie. Rok do roku mamy zwyżkę 250%. Tak wyszło. Frekwencja rośnie, co znaczy, że poszło w świat w zeszłym roku, że było fajnie. A jak było fajnie, to znaczy, że wrócimy. Z czego się naprawdę bardzo cieszymy. To jest dla nas najważniejsze. Marek to zawodowy tancerz, a współorganizator? Ja jestem amatorem tancerzem, ale z racji, że tak powiem, wykonowanego zawodu zrobiliśmy wspólnie turniej, ponieważ bardzo dobrze się współpracowało i uzupełniamy się. Jasne. Od którego roku życia tańczysz? Od 6. Chce się? Jest cały czas? Jest. To jest pasja, to jest adrenalina, można powiedzieć taki narkotyk życia. No, bez tego trudno przeżyć. I tradycja rodzinna. Tradycja rodzinna, trzecie pokolenie u nas tańczy. Dzisiaj właśnie młodzież będzie prezentowała swoje umiejętności. Zobaczymy, z jakim skutkiem. A konkurencja jest wysoka, więc będziemy ich oklaskiwać. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Panie Józefie, ile pokoleń tancerzy pan nauczył, wykształcił? No, 3 pokolenia, na minimum. Nie, no to 3, ale też rodzinne 3 pokolenia. Rodzinne 3 pokolenia, no to ja tańczyłem, mój syn tańczył i tańczy dalej, i wnuki tańczą. Aha. No to wszyscy tańczymy. No, oprócz tego w naszej rodzinie to dużo tańczyło, bo
jeden brat, drugi brat, siostra jedna, druga siostra. Także... A skąd to się wzięło? Jak to się zaczęło? No bo wszystko się zaczęło od pana. No zaczęło się ode mnie, no bo dlatego, że ja byłem bardzo dobrym piłkarzem, ale ze względu na wady serca mnie wyrzucili z drużyny. Aha. No to kolega mówi, że w szkole tańczyć mają zespół taneczny, czy bym się zgodził. No i lekarz pozwolił, tańczyć może. No i poszedłem w 7 klasie i od tego czasu cały czas tańczę. Ogromne zmiany zachodzą, prawda? Jeśli chodzi o wymogi, o stroje. Ależ oczywiście, bo w latach 50. dopiero w Polsce zaistniał taniec towarzyski. Profesor Wieczysty wprowadzał tutaj pierwsze tańce. To komuna nawet zakazywała w ogóle, bo to burżuazyjne tego. I później dopiero wykształcił swoich pierwszych nauczycieli, 16, puścił w Polskę. I jeden z tych nauczycieli trafił do nas, do Jeleniej Góry. Ale między innymi przyjeżdżał do Kamiennej Góry uczyć, tańczyć. Ja, mając już 18 lat, zespół ludowy się rozpadł, przyszedłem na taniec towarzyski, no to dziś tak jest. To ogromna satysfakcja, jak się widzi wychowanków, którzy osiągają S-klasę i są mistrzami. Tak jak na choćby pana dzieci. No, oprócz tego, że moje dzieci S-klasę, to jeszcze inne pary też dostawały S-klasę, głównie i A-klasę i wygrywały bardzo dużo turniejów, ponieważ kiedyś większe zainteresowanie było więcej możliwości. Teraz jest mniej par i po prostu już państwo nie opiekuje się tak jak kiedyś, że wszystko się pracowało w Domu Kultury. Mieliśmy etat, ludzie mniej płacili, teraz to jest droższe, bo są szkoły prywatne. Koszty są dużo większe, wyjazdów na turniej, wszystko, no i nie wszystkich stać i jest trudniej, ale jeszcze chętnych trochę jest, no i pracujemy dalej. Naukę przejęli już młodzi, a pan sędziuje w tej chwili, czy jak to Ja już nie sędziuję, zrezygnowałem z sędziowania 4 lata temu, ponieważ już zdrowotnie nie potrafiłem, bo jak mówię, ta wada serca dopiero się odezwała po wielu, wielu latach. Wszystkiego dobrego, zdrowia. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo gorąco i nisko pokłonić się pani Halinie Tykierko, niebywałej optymistce i wspaniałej społecznicy. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli urzędujących władz miasta, powiatu, wszystkich tych, którzy zechcieli być z nami tutaj, ale najserdeczniej. Małgorzata Krzyżkowska. Pani Małgorzato, pani całe, no prawie całe życie związane jest z tańcem towarzyskim, bo oboje dzieci to są mistrzowie, nie wiem, Polski, świata w klasie S. Tak, moje dzieci, ja związałam się z tańcem przez moje dzieci. Tańczyły bardzo wiele lat właśnie w Kamiennej Górze. Zaczynały w Kamiennej Górze, trenowali ich Józek Homącik, Sylwek Homącik, później trochę Marek, bo był o wiele młodszy. Moje dzieci przez wiele lat tutaj tańczyły. Tańczyły też, później przeszły do Wrocławia, gdzie po prostu 3 razy w tygodniu ambitna mama woziła dzieci do Wrocławia. Jeździły nie tylko po całej Polsce, ale też po świecie. Bo Europa i Kanada i Stany Zjednoczone to jest jednak cały świat. To ogromne wyzwanie, prawda? Wiem, że to nie jest tania sztuka, prawda? Sztuka tańca. To nie jest, bo to jest też taniec, można powiedzieć, jeżeli tak mogę się wyrazić, taniec też jest dla ludzi z pasją, ludzi, którzy chcą to robić, a też dla ludzi inteligentnych, bo jeżeli tancerzy to usłyszą, to będą wiedzieli, że na przykład w quickstepie, to jeżeli partner nie policzy, to po prostu będzie tragedia. Tańczyły też na wielu parkietach, można powiedzieć, świata. Trzecie miejsce najwyższe to zdobyły w Toronto, w Kanadzie, International Dance Sports Federation, jako Polacy, jak tam Polonia wiwatowała, jak widziałam mojego syna, który idzie z flagą, to łzy mi się naprawdę kręciły. To jest coś pięknego. Taniec jest jednym z najpiękniejszych sportów, ale trzeba chcieć to robić. Rodzice muszą tak wciągnąć dzieci, że tak powiem, i trzeba się bardzo poświęcić, bo to nie są tylko treningi, to są dodatkowe zajęcia, to są wyjazdy, sobota, turniej, niedziela, to nie były kiedyś po prostu, bo już nie tańczą prawie 20 lat, to były inne czasy też szkolne. Czasy.
czasy szkolne. Dzieci też się uczyły. Oczywiście, chodziły do szkoły. Później po prostu, jeśli chodzi o córkę, bo to S-klasa, można pójść na studia bez egzaminów. Skończyła studia, Akademię Wychowania Fizycznego. Po prostu też skończyła je z bardzo dobrym wynikiem. I to też jest bardzo ważne. Ale jeżeli widzimy dzisiaj tancerzy i spojrzymy na wiele osób, które kiedyś tańczyły, związane z tą z tańcem, to one są zupełnie inne, zupełnie inaczej wyglądają, zawsze są eleganckie, mają piękne fryzury pięknie i przede chodzą. Wszystkim pięknie chodzą, pięknie stoją, do każdego zdjęcia, jak dzisiaj patrzę, jak moje dzieci nieraz się ustawiają, bo tam komunia wnuków, czy chrzciny, to jak patrzę na moje dzieci, to sama się raduję i mówię, jak od razu widać, jak oni stoją wyprostowani, pozycja wyjściowa, coś pięknego. A najważniejsze też jest w tym, że poznają nowych, wspaniałych ludzi. Dzisiaj tu właśnie w Kamiennej Górze będą ich byli trenerzy, ich byli sędziowie, z którymi się doskonale znam, bo to jest tak, rodzice znają się z sędziami, młodzież zna się ze sobą, przecież trudno się moje, nie poznać, trudno się nie poznać. Lat, tak, w te tak. same miejsca. Też trenowały u Ekuroli, trenowali też u Malitowskiego, wielokrotnego mistrza świata, najwspanialszego polskiego tancerza. I to też była przyjaźń, bo wtedy on był jeszcze młody, niewiele starszy od moich dzieci, ale już był doskonałym tancerzem. Ale powiem tak szczerze, że warto tańczyć, w ogóle warto w życiu coś zrobić. A najpiękniej rozwijamy się w sporcie, przede wszystkim w takim sporcie jak taniec. Jest to piękny, piękny sport, przepiękny. Spójrzmy tu dziś, jak oni wszyscy wyglądają. To się raduje, to jest zupełnie coś innego. I warto to robić i chciałabym, żeby wszyscy się zachęcili, bo nawet z takiej Kamiennej Góry można dojść tak wysoko. Oni tańczyli w ogóle w 10 tańcach, więc to było jeszcze bardziej trudne. A byli rodzeństwem, to na przykład rumba nie była dla nich łatwa. Bo kiedyś jeden sędzia podszedł do nich. Tak, trzeba być zmysłowym. Tak, zmysłowym, kochającym, tak. Bo rumba to jest stanie z miłości. Tak. I kiedyś jedna sędzin podeszła do nas z Wrocławia, pani Jakubowska, i mówi do Jarka tak, Jarek, my wiemy, że to jest twoja siostra, ale może byś więcej wczuł się, bo to jest rumba. My to rozumiemy, ale daj z siebie coś. Także życzę, żeby jak najwięcej ludzi tańczyło i jak najwięcej osób z naszego miasta, z naszego powiatu rozsławiało Kamienną Górę. Otwarte mistrzostwo Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego im. Beaty Lichtarskiej. Proszę Państwa, z wielką przyjemnością przedstawiam tancerzy z klubów Polska Siedlice. Akademia Tańca Tabor Jedynia Góra. Zapraszam.
przez niego to wszystko. Józef Romancik. Zapraszam. Przepraszam, panu Państwu, żeby turniej mógł zaistnieć, potrzeba oczywiście wiele pomysłów, zaangażowania, no i potrzeba kierownictwa. Kierownikiem turnieju jest pani Karolina Wołącik. Kierownikiem artystycznym jest Marek Wołącik. A kierownikiem technicznym jest pan Piotr Ostwarek. Zapraszam. Bardzo proszę, kierownictwo turnieju wraz z panią prezes, czyńcie honory i otwórzcie finałową galę. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w naszych skromnych krokach. Dobry wieczór, kapitan Góra! Chcemy bardzo słyszeć! Chcielibyśmy bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować, że jesteście z nami, publiczności, panom, sędziom, wszystkim. I jeszcze kilka słów od pani prezes. Zawsze mnie wyrwał do mikrofonu i ja nigdy nie wiem, co powiedzieć. Drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie na otwartych mistrzostwach Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Witam pary, witam sędziów, witam wspaniałą publiczność i życzę Państwu jako publiczności wspaniałych wrażeń, a parom takie przysłowie mówi połamania obcasów. Znaczy ja Wam nie życzę połamania tych obcasów, ale dobrego parkietu do tańca. Imieniem oczywiście pani Barbary Litańskiej. Dokładnie tak. Gorące brawa, pani! Jeszcze raz dziękujemy. Teraz będzie pamiątkowe zdjęcie. Pani Dorota Stasia Rozpalek. Drukarnia Nesoto, Jacek Trybuła. Światem Luka Mielena Góra. Centrum Obsługi Pojazdu Sławomira i Arkadiusz Kowalscy. Pani Małgosia Krzyszkowska, działaczka na rzecz tańca, wieloletnia przyjaciółka klubu Fraszka, mama wieloletniej tancerzy naszego klubu. Kasia Doliny, Dolina Słodkości. Edni, polska firma, której właścicielem jest pani Kornelia Wichter, specjalizuje się w budownictwie związanym z ochroną środowiska. Hurtownia Wiktor Krzyszkowski, artykuł biurowy papiernicze.
I'm not